północy testowałam wszystkie produkty, mówię, no dobra, może jeszcze to. Ostatnio to ja miałam taką historię na własne, miałam takie doświadczenie, jak mi komary zgryzły. Zauważyłam, że nawet jak komar usiądzie, to zaraz latuje. Tutaj po prostu w sandał mi wpadła. Cześć, tu Jola. Cześć, tu Ela. Mamy piękną pogodę, lato w pełni. Uwielbiam spędzać czas na zewnątrz, w plenerze, na podwórku. No i wszystko byłoby super, gdyby nie komary, mężki, kleszcze, tak, inne kąszenia. My dorośli nie lubimy, jak nas coś ugryzie, jak gdzieś tam nam coś chodzi po skórze, a tym bardziej nasze dzieci, tak, jest krzyk, mamo piecze, mamo boli. Oj, mamo swędzi, podrap. Właśnie, także ja też bardzo długi czas szukałam takiego bezpiecznego sposobu, bez użycia jakiejś takiej mocniejszej chemii, żeby zapobiec tym wszelkim ukąszeniom, jakiemuś tam właśnie podrażnieniu, no i znalazłam. I co znalazłaś? I okazało się, że z pomocą przyszedł mi tutaj znowu Aloes. Jest kilka takich produktów, które nie mają napisane w zastosowaniu de facto przeciwko komarom, ale powodując na przykład nasz dezodorant, sprawdza się, na przykład ja stosuję na odkryte partie ciała, po to, żeby było mniej ukąszeń i zdecydowanie mniej tych ukąszeń jest. Poprzez to, że on zapobiega, jakby niweluje zapach potu, tak? Bo właśnie pot wabi te wszystkie owady. I niwelując ten zapach potu powoduje, że tych ukąszeń jest zdecydowanie mniej. Także wszystkie odkryte partie ciała, jeżeli wychodzimy na spacer, do lasu, gdzieś w plener, to smaruję dezodorantem albo pryskam Aloe First. I to też ma podobne działanie, bo takie moje jest odczucie, no nie wiem, czy to z tego, że, czy to są badania potwierdzone na to, ale zapach aloesu nie wabi żadnych takich właśnie owadów. To też nie też, dla nich przyjemny. Też to zauważyłam właśnie, że jak to spsikam te odkryte partie ciała festem, to właśnie zauważyłam, że nawet jak komar usiądzie, to zaraz latuje. Jakoś nie lubią chyba tego. No właśnie, to są takie właśnie, mówię, to nie jest zastosowanie napisane na etykiecie, ale to są sprawdzone już, tak, sposoby. No i to jest, co jest bardzo ważne, że tutaj nie mamy no, żadnej takiej chemii, tak? To jest bezpieczne, można dosłownie na skórę to aplikować, nie trzeba gdzieś tam unikać tych partii ciała. Zwłaszcza, że no tak jak przy dzieciach, ja mam takie, że często gdzieś na twarzy nawet. Trzeba zabezpieczyć twarz, bo też zdarzają się te ukąszenia. I tutaj właśnie na przykład First to jest rewelacyjne do tego, bo to jest bezpieczne. To... Tak. Dowierzy skóra przy okazji zapobiegnie ukąszeniom. Co jeszcze? Jeszcze też sprawdzał mi się w poprzednim sezonie. Przygotowywałam taki olejek. Dodawałam właśnie olejek lawendowy do takiego nośnikowego olejku. I trochę cytrynowego dla takiego zapachu i też smarując właśnie tymi olejkami ciało też widziałam, że było zdecydowanie mniej ukąszeń, a byliśmy nad rzeką, wtedy taki robiłam test, więc tam było mnóstwo właśnie komarów, takich no ciężki teren na test. Właśnie ja zamierzam przetestować w tym roku połączenie Aloe First i olejku, bo też właśnie ostatnio zauważyłam, znaczy widziałam właśnie, że polecane jest, że do Aloe Firsta dodać tam z 5-10 kropli olejku na przykład cytrynowego i że lawenda, to też taki, lawendy też można dodać no, i że ciekawe. Taki preparat można też stosować. Tylko co ważne, przy olejkach cytrynowych nie można tego stosować w ciągu dnia, gdy jest promienie słońca. Nie wystawiamy wtedy się na bezpośrednie działanie słońca. Możemy zapobiec, zmniejszyć częstotliwość ukąszeń, ale wiadomo, że no w 100% wykluczyć tego się nie da. A czasami nie zdążymy nawet zastosować czegoś, żeby nie ukąść, żeby nie być pogryzionemu, no i się zdarzy. Tak, także jeżeli już takie ukąszenia zdarzą się, tak, to ja wówczas sięgam po galaretkę aloesową natychmiast. Także ona jest nieodłącznym elementem wszystkich naszych podróży w plenerze, wyjazdów, także ona musi być. Bardzo szybko łagodzi,
bardzo szybko ogranicza swędzenie, pieczenie, opuchliznę, ten stan zapalny i ulga jest natychmiastowa. A ja Ci powiem, że ja jako pierwszy produkt sięgam po, jeżeli mam oczywiście pod ręką, to sięgam po Festa. Mhm. Później galaretka. Mhm. I żeby utrzymać efekt, nie wiem, tak przynajmniej u mnie się sprawdza, sięgam po pomadkę. Po pomadkę. Czyli to w taki, aha, okej. Okay. Trzy warstwy. Tak, dlatego że First ma za zadanie właśnie takie złagodzenie, oczyszczenie trochę z tych, nie wiem, no bakterii, nie bakterii, okay, tego wszystkiego, bo tutaj są zioła, które łagodzą i zapobiegają jakimś tam zapalnym stanom, bo jest też propolis. Galaretka, no to samo w sobie, tak? Tylko co zauważyłam, galaretka jest bardzo super, ale szybko się chłania. Bo aloes ma do siebie, że bardzo szybko wnika w skórę. I ten na wierzchu, ten najbardziej gdzieś tak podrażniona ta skóra, jednak właśnie pomadka zostawia taką powłokę, która bardziej wolniej się wchłania dzięki żyżowie i ona tak szybciej, to znaczy na dłuższy czas pozostawia taki efekt właśnie złagodzenia. Na skórze. No bardzo fajnie, że to mówisz, akurat pomadki na to nie stosowałam, więc ja też to próbuję. Bo właśnie w tamtym roku miałam szczyt, tak, że nie zdążyłam, córka gdzieś tam biegała wieczorem i później w północy testowałam wszystkie produkty, mówię, no dobra, może jeszcze to. I rzeczywiście to przyniosło, pomadka przyniosła ulgę na dłużej, ponieważ dłużej zostaje na skórze. I ten aloes ma czas, żeby zadziałać długotrwale. Także nasze kosmetyki po prostu mają wiele zastosowań, potwierdzamy. Ostatnio to ja miałam taką historię na własne, miałam takie doświadczenie, jak mi komary zgryzły. Całkiem niedawno byłam u rodziców na wsi i w krótkich spodenkach, bo było ciepło, na krótki rękaw, wyszłam z mamą do ogrodu, do sadu. Po prostu w 5 minut zgryzły mi tak nogi komary, że strasznie piekło, strasznie spędziało, puchło, naprawdę niesamowicie, strasznie te komary. I posmarowałam galaretką, także sama osobiście czułam, jaka jest ulga. Mega, bardzo szybko mi to zaczęło schodzić i te bąble się chować. Nawet zrobiłam zdjęcia, bo ugryzienia było okropne. Naprawdę, także nie wiem, czy to jest teraz taki okres, właśnie jeszcze taki przełom wiosny, lata i tych komary są takie głodne, nie mam pojęcia, ale no strasznie gryzą. W tamtym roku byłam na treningu z synem i idąc przez właśnie Orlik, wpadła mi do sandałka, wpadła mi osa. Noga zaczęła natychmiast puchnąć. Naprawdę, ja jeszcze mam gdzieś tam, no nie wiem, czy to jest potwierdzone z dzieciństwa, taką miałam alergię na jad pszczeli. Może i osa też gdzieś jakiś związek ma. Bo strasznie mi ta noga spuchła i taki ból niesamowity, powiem szczerze. Także też galaretka mi pomogła, bo zawsze w torebce jakaś albo próbka, albo cała tubka, no nie? No, także ulga była też dosyć szybka. No. Ale to już dawno nie miałam żadnych ukąszeń takiego typu osa czy pszczoła, a tutaj po prostu w sandał mi wpadła. Także takie rzeczy też się zdarzają. No. Czyli co, najlepiej na każde wyjście z domu, czy to długie, czy krótkie, zabierać, jeżeli nie całe, to przynajmniej jakieś odciśnięte po prostu. Tak, jakieś mniejsze pojemniki sobie wziąć. To jest bardzo dobre zastosowanie, no taka pierwsza pomoc. Tak, dokładnie. Do przeróżnych zdarzeń. Także na dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania lub własne doświadczenia, odezwijcie się do nas, chętnie porozmawiamy. Poznamy też Wasze osoby, historie. Do zobaczenia! Do zobaczenia!